To jest Suzuki Wistrom 800. To jest domek. To jest przepiękna Suwalszczyzna. A to jestem ja. Tam mniej więcej są Suwałki. Tam mniej więcej są Sejny. A za Sejnami jest granica polsko-litewska. I ja właśnie się tam dzisiaj udaję. Udaję się do Litwy i na Litwę. Na Litwę jako historyczny region Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego też ziemię współczesnej Polski, Białorusi i Rosji, ale też jadę przede wszystkim do Litwy, czyli do samodzielnego, niepodległego państwa, które tam właśnie sobie teraz egzystuje, i jadę tam turystycznie, jadę tam zobaczyć parę fajnych miejsc i jadę też z powodów rodzinnych, o których opowiem Wam już na miejscu. Także spakowani. Jest wcześniej, bo jest jeszcze przed 8 rano. Jadę. A przy okazji, jeżeli będziecie w tej okolicy i szukacie fajnego i niedrogiego noclegu, to ten obiekt nazywa się U Garnuszka. Zapamiętajcie nazwę, U Garnuszka. I cały domek na wyłączność kosztował mnie równą stówkę, więc dobra cena i super okolice. I wygodnie, i czysto, i fajnie. U Garnuszka. Cześć! To jest film o moim krótkim weekendowym wypadzie do wschodniej Litwy. Nie będzie to długi film, bo nie był to też długi wypad. Nie miałem zbyt wiele czasu, ale zobaczyłem parę ciekawych rzeczy. Litwa. Z opinii wielu moich znajomych, jak się okazało, niesłusznych, krzywdzących, wiedziałem tyle, że Litwa, jeśli chodzi o motocyklową stronę podróży, to jest kraj niezbyt ciekawy, płaski, bez fajnych dróg, no z kilkoma fajnymi zabytkami. No cóż, to się nie potwierdziło. Generalnie, jeżeli macie cokolwiek wynieść z tej opowieści, to, żeby na Litwę wybrać się, czy też do Litwy, jak najprędzej, bo to jest niesamowicie fajny kraj, w którym warto spędzić więcej czasu. Jaki był główny cel mojego wyjazdu? Mogę powiedzieć czysto rodzinny, czysto sentymentalny. W wielkim skrócie historia wygląda tak, że mój pradziadek na początku XX wieku służył w armii carskiej w okolicach Petersburga. Tam też poznał moją prababcię rodowitą Litwinkę. Pobrali się, przyjechali tutaj w okolice Warszawy. Reszta jest historią. Jednym z owoców tej historii jestem ja. Natomiast z wielu opowieści rodzinnych słyszałem o rodzinnej wiosce mojej prababci położonej na Litwie w okolicach miasteczka w zasadzie. Sołoki to jest przy trójstyku granic Litwy, Łotwy i Białorusi w pięknym rejonie jeziorowskim. Chciałem po prostu zobaczyć to miejsce, mimo że wiedziałem, że pamiątek po tej rodzinie praktycznie już tam nie ma, bo we wsi Jakiszki nie ma już nawet zabudowań, gdzie moja prababcia się urodziła i wychowała. Natomiast chciałem po prostu pojechać, zobaczyć to miejsce, poczuć ten klimat. Częściowo mi się to udało. Udało mi się porozmawiać z miejscowymi gospodarzami, którzy pamiętają rodzinę, z której wywodzi się moja prababcia. No tam już od 40 lat praktycznie w miejscu tego gospodarstwa niczego nie ma. Rodzina albo poumierała, albo gdzieś powyjeżdżała. Natomiast, tak jak mówię, chciałem pojechać, chciałem poczuć to miejsce, chciałem poczuć tę energię. I rzeczywiście, być może to jest tylko to, co emanuje z nas samych. Natomiast kiedy byłem tam na miejscu, no poczułem się jakoś tak fajnie, jakoś tak ciepło. W miejscu, gdzie powiedzmy w 1/8 wyrastają mi nogi. Także chciałem to miejsce po prostu zobaczyć, a przy okazji trzeba tam było dojechać i parę rzeczy po drodze również zwiedzić, również poczuć, co też mi się udało. I tak, zachęcam do pójścia w moje ślady, jeżeli macie 2, a najlepiej 4 mniej więcej dni, żeby to wszystko objechać. Jaka była moja trasa? No cóż, rozrysowałem ją sobie bardzo ambitnie. Chciałem pojechać właśnie tam na północ Litwy, potem pojechać nad morze, w okolice Kłajpedy, wrócić wzdłuż granic z obwodem kaliningradzkim, czy też królewieckim, potem wzdłuż Niemna i wrócić do Polski. Natomiast okazało się, że przez te 2 dni, no niestety muszę ten plan mocno okroić. Przejechałem granicę polsko-litewską w Ogrodnikach.
Następnie skierowałem się na dolinę, zdaje się, środkowego Niemna. Tam przebiłem się do Wilna. Z Wilna pojechałem na północ i wróciłem wzdłuż granicy litewsko-białoruskiej. Co widziałem po drodze? Kopiec w Mareczu. Mały dopływ Niemna. I Niemen właściwie. Ależ to jest piękna rzeka. Niesamowite. No przede wszystkim tak, Dolina Niemna i kilka parków narodowych, m.in. Dziukiński, Łabonarski, Augsztocki oraz tam, gdzie mieszkała moja probabcia, czyli rejon jeziorowski. Zarasai, po polsku Jeziorosy, miejscowość w północnej Litwie, przy samej granicy z Łotwą, nad pięknym, wielkim jeziorem Zarasaitis. Skoro Zarasai to Jeziorosy, to jezioro Zarasaitis można by tłumaczyć jako, nie wiem, jeziorsko albo coś w tym stylu. No i mają tu bardzo fajne molo. Zobaczcie, molo w zasadzie teraz widokowy. W formie takiego okręgu schodzącego w dół. Piękne miejsce. To są regiony, które nazwałbym turbosuwalszczyzną. To są po prostu typowe rejony polodowcowe, pełne wzgórz morenowych, pełne lasów. Niesamowicie pełne jezior, po prostu tam gdziekolwiek jedziecie, wyjeżdżacie ze zakrętu i za lasem już widać tafle kolejnego jeziora. To jest niesamowicie przyjemny klimat. Ja akurat jestem człowiekiem północy, nie znoszę upałów, lubię właśnie takie rzeczy, więc tutaj od razu muszę zadać kłam, że są to rejony nieciekawe motocyklowo. Zdecydowanie warto było tam pojechać. Zahaczyłem również o takie obowiązkowe punkty jak Zamek w Trokach, jak Wilno. Natomiast tak, Zamek w Trokach generalnie obstawiony infrastrukturą turystyczną z zakazem wjazdu motocykli pod sam cypel, z którego wchodzi się na wyspę, gdzie jest zamek. Oczywiście ten zakaz jest łamany, wbiłem się tam z jakąś grupą litewskich motocyklistów, natomiast no, jest to obiekt bardzo, bardzo turystyczny. No i trzeba tak mniej więcej z pół dnia, żeby go sobie tam spokojnie zwiedzić. Troki, słynny zamek na wyspie, możecie tam dojść pomostem. Możecie tam dopłynąć rowerem wodnym albo statkiem wycieczkowym. Tak samo przejechałem przez Wilno. Odwiedziłem dealera wileńskiego Ducati. Dealer nazywa się Autobrava i działa pod skrzydłami Suzuki Motor Poland czy Motor Polska. Więc jeżeli macie jakiś problem, będąc w tamtych rejonach z motocyklem Suzuki, to wpadajcie do Wilna, salon Autobrava, tam na pewno wam pomogą. A tutaj w Wilnie przy ulicy Żalgirio 112A funkcjonuje autoryzowany salon Suzuki, którego jakby głównym partnerem jest Suzuki Motor Poland. Więc jeżeli coś wam się wydarzy z waszym motocyklem Suzuki, no i pewnie w jakimś też innym, to wpadajcie do Wilna. Tutaj właśnie do tego salonu na pewno wam pomogą. A ja wpadłem w odwiedziny kurtuazyjne, bo mi się nic nie stało, bo jak mogłoby się stać? No przy okazji zobaczyłem kilka takich obowiązkowych punktów w Wilnie, jak Ostra Brama, jak Góra Trzykrzyska, jak Baszta Giedymina. Baszta Giedymina i Góra Trzykrzyżna. Jedne z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Wilnie. No i same bulwary nadrzeczne. Też bardzo ładne. Wileńska wieża telewizyjna. Ogromna. Natomiast tak, moje odczucie z Wilna jest takie, że jeżeli chcecie zwiedzić to miasto, to trzeba tam przyjechać poprzedniego dnia wieczorem i poświęcić cały następny dzień, żeby sobie dokładnie objechać te atrakcje, ponieważ jeżeli myślicie sobie, że wpadnę na chwilę do Wilna, objadę sobie coś, zobaczę i pojadę dalej, to jest totalnie bez sensu, bo to miasto was po prostu wciągnie. Ono jest bardzo ładne, jest pięknie położone nad rzeką Wilią, jest masa zieleni, masa wzgórz, dużo fajnych panoram. Natomiast jest też miastem ciężkim do jazdy. Tam ulice wciąż są wąskie, w dodatku są teraz cały czas przebudowywane. Jest pełno remontów, pełno korków. Jeżdżą trolejbusy, dlatego przeciskanie się motocyklem, nawet motocyklem, nie jest łatwe. Trzeba się naprawdę nagimnastykować, no zwłaszcza w takim upale ponad 30-stopniowym jak ja. Więc wjechałem do tego Wilna, zobaczyłem jakieś tam podstawowe rzeczy, natomiast uważam, że mógłbym ten czas wykorzystać dużo lepiej, zwłaszcza nie mając dużo czasu. Kiedy po prostu już wyjechałem z Wilna, poczułem się naprawdę fajnie. No i szybszą drogą z Wilna dotarłem w rejon jeziorowski przy samej granicy z Łotwą. No tam wiadomo, rodzinne historie, rodzinna wioska. Nocowałem właśnie w Sołokach w tej miejscowości.
proszę Państwa, kościół parafialny w Sołokach na północy Litwy. To jest parafia mojej prababci. Ten kościół został zbudowany w latach mniej więcej, kiedy ona była dzieckiem. To był początek XX wieku. Wcześniej kościół drewniany był tutaj, wiele razy się palił, więc jakby wspólnota parafialna stwierdziła, że czas na kościół murowany. I jak już się wzięła za robotę, to zrobiła taki kościół murowany, jakiego prawdopodobnie nie ma w całej Litwie, na całej Litwie. Jest to budowla wzniesiona z bloków kamiennych, ściąganych tutaj z całej okolicy. One zostały następnie ociosane na bloki o wymiarach mniej więcej 80 cm na 45 i normalnie po rusztowaniach były wciągane na górę. To jest niesamowite, bo to nie była żadna wyszukana technika budowlana. Po prostu te bloki były wciągane. No, wieża ma wysokość ponad 70 metrów. Jest to najwyższy kamienny kościół w całej Litwie. On jest widoczny z wielu, wielu kilometrów. Piękna budowla. Po czym następnego dnia drogami już czysto lokalnymi wzdłuż granicy białoruskiej. Zamek w Miednikach Królewskich. Dawna rezydencja książąt i królów Polski. Jedna z ulubionych miejscówek króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Dzisiaj wygląda tak ładny. Zacząłem wracać w stronę Polski. Po drodze oczywiście parki narodowe, o których wspomniałem. Bardzo fajnie wyprofilowane, takie kręcące się między jeziorami trasy. Dużo fajnych widoków, kiedy wreszcie wyjeżdżało się z lasu na wzgórza morenowe. Podjechałem na najwyższy szczyt Litwy, czyli tak zwaną Wysoką Górę, która wcale nie jest wysoka, bo ma niecałe 300 metrów nad poziomem morza, więc w zasadzie jest to po prostu wzgórze. Więc jeżeli nie byłoby jakby tabliczki i wieży widokowej, no to nie wiedzielibyśmy, że to jest jakiś niesamowicie wysoki szczyt. Słyszycie tę litewską muzykę ludową? A może latynoską? A widzicie te wysokie góry? Te szczyty ośnieżone? No ja też ich nie widzę. A jesteśmy na najwyższym wzniesieniu w całej Litwie, na tak zwanej Wysokiej Górze. Tu jest drewniana wieża, żeby było jeszcze wyżej. Tu jest mordercze podejście, któremu sprostałem. Ma jakieś 200 metrów długości. A tam jest Józefowa Góra, niemalże tak samo wysoka, tak samo nisko wysoka jak ta. Ale parę lat temu obliczyli, że jednak o metr niższa. A jesteśmy na wysokości niecałych 300 metrów nad poziomem morza. To są wzgórza morenowe, to nie są żadne szczyty. Ale wyżej nad poziomem morza w Litwie już nie ma. Natomiast myślę, że można być w Litwie troszeczkę wyżej. Na przykład na wieży telewizyjnej w Wilnie. Musiałbym sprawdzić, na jakiej wysokości leży Wilno i jak wysoka jest ta wieża. Ale wydaje mi się, że razem to może być więcej niż 300 metrów nad poziomem morza. Tymczasem geografia jest geografia. Jesteśmy najwyżej w całej Litwie. Niewysoka wieża na niewysokiej górze, która nazywa się Wysoka Góra. Wróciłem przy granicy białoruskiej i wpadłem do Polski z powrotem na takim dzikim przejściu granicznym w okolicach Puńska. Puńsk to jest takie miasteczko zamieszkane w Polsce przez liczną mniejszość litewską. Tak mniej więcej w skrócie wyglądała ta trasa. Nie wiem, ile dokładnie miała kilometrów, natomiast cały jej opis znajdziecie w artykule, który napisałem o tym wyjeździe. Link jest tutaj. Tam znajdziecie też mapki GPX i zdecydowanie warto powtórzyć moją trasę, bo była po prostu fajna. Garść informacji praktycznych o podróżowaniu po Litwie. Zacznijmy od tego, co interesuje nas najbardziej, czyli drogi. Drogi generalnie w dużo gorszym stanie niż w Polsce. Mam wrażenie, że generalnie Litwa jest taką Polską sprzed 20-30 lat. Tam coś tam się dzieje, są remonty, natomiast generalnie trzeba się przygotować na to, że wciąż zdecydowanie najlepszym motocyklem do podróży po tamtych rejonach jest po prostu Adventure z dobrym zawieszeniem, które dobrze wybiera i pozwoli Wam po prostu przepłynąć przez te wszystkie nierówności, które z pewnością Was spotkają. Dobrych, gładkich asfaltów jest wciąż bardzo mało. Dominują takie stare, popękane, połatane, z dużą ilością rozpadlin. Często są takie po prostu nagłe dołki, które dobijają i znaczy motocykl na nich dobija i po prostu wali Was w kręgosłup. Dlatego ja po całym dniu jazdy, nawet Suzuki V-Stromem,
No byłem może nie tyle zmęczony, co po prostu bolały mnie plecy, bo te drogi są naprawdę średniej jakości. I często też jest tak, że droga asfaltowa nagle się kończy i zaczyna się normalny, regularny szuter, pełen kamieni, pełen łach piachu, czasem zdradliwych. I to jest normalnie oznaczona droga ze swoim numerem, normalnie mapy Google przez nią prowadzą. Miejscowi zasuwają tam z regularną prędkością nawet 100 km na godzinę, zostawiając za sobą po prostu wielką chmurę pyłu, przez którą potem się trzeba przebić, przez chwilę nic nie widać. Także bądźcie gotowi na to, że jeżeli jedziecie na Litwę typowo szosowym motocyklem, zwłaszcza jakimś takim typu sportowego, sportowo-turystycznego, no to będziecie musieli się po tych szutrach przemęczyć odcinkami nawet o długości 20, 30, 40 km, bo i takie się zdarzają. Szuter, szuter, szuter. Na Litwie to normalna droga, więc nie zdziwcie się, jeżeli nawigacja poprowadzi Was czymś, co wygląda na drogę lokalną, w domyśle asfaltową, a będziecie jechać po czymś takim i to przez wiele, wiele kilometrów. To, co mi się bardzo podoba na Litwie, to to, że władze dbają o bezpieczeństwo w obszarach zabudowanych. Generalnie jest tak, że nawet jeżeli te drogi są kiepskie, to kiedy jest tablica oznaczająca wjazd na teren zabudowany, bardzo często mamy od razu delikatny, mało agresywny, asfaltowy próg zwalniający, który ustawia jakby kierowcę na odpowiednią postawę i też większość przejść dla pieszych też jest w formie wyniesionej, w formie delikatnych progów. To nie są progi, które po prostu walą zawieszenie i po prostu czujesz, że nie wiem, że tracisz kontrolę, czy to zawieszenie jest nadwyrężane. Po prostu jeżeli jedziesz z właściwą prędkością do 50 km na godzinę, przejeżdżasz spokojnie. Jeżeli jedziesz szybciej, no to ten próg zwalniający może Ci delikatnie albo mniej delikatnie zaszkodzić. Dla niektórych to zamordyzm. Ja uważam, że obszary zabudowane, zwłaszcza te realnie zabudowane z chodnikami obok, z ruchem pieszych, a zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, to są miejsca święte i one powinny być w ten sposób chronione. Szkoda, że w Polsce nie ma tego więcej. Natomiast na Litwie o to dbają. I też jeśli chodzi o kierowców litewskich, ja pamiętam opowieści moich krewnych, którzy pracowali w transporcie na przykład drogowym. No, że litewscy kierowcy ciężarówek to po prostu jest oddzielny gatunek i robią rzeczy, o których naszym by się nie śniło. Być może jest w tym coś, jakieś ziarenko prawdy, ponieważ kierowcy na Litwie jeżdżą naprawdę agresywnie, ale to naprawdę agresywnie, zwłaszcza kierowcy ciężarówek rzeczywiście. To oni jakby nie patrzą na rozmiar swoich pojazdów. Nie wiem, często jest tak, że leci na ciebie z dużą prędkością, wąską drogą ciężarówka z drewnem na przykład z lasu. I tylko widzisz za nią chmurę pyłu i kory odpadającej z tych wiezionych pni, po prostu na żyletki wręcz musisz się z nią zmieścić. Zwłaszcza, że często droga wygląda tak, że jest szeroki pas szutru, na którym jest wylany jeden pas asfaltu na jedno auto i trzeba po prostu zjechać na bok. Oni często zjeżdżają albo i nie zjeżdżają, więc trzeba na to uważać. Tak samo w mieście, na przykład jeżdżąc po Wilnie, tam miałem straszny dyskomfort, bo wiadomo, obca osoba w obcym mieście musi się czasem rozejrzeć, musi jakby kontrolować nawigację, musi poszukać miejsca parkingowego. Natomiast tam jest jazda w stylu jedź albo giń. Po prostu nie ma czegoś takiego, że możesz na chwilę zwolnić, możesz zachować odstęp przed poprzedzającym pojazdem, ponieważ zaraz jakaś tam maska BMW się pojawi. Z tyłu jadą cały czas na zderzakach, czy to jest miasto, czy to jest teren jakby niezabudowany poza miastem. Jeżeli jedziesz z przepisową prędkością albo nawet troszeczkę szybciej, bądź pewien, że prędzej czy później będziesz miał jakiegoś pasata tuż przy tylnym kufrze, co jest rzeczywiście mało komfortowe. Ale tak jak mówię, w obszarach zabudowanych ci kierowcy są dosyć mocno dyscyplinowani i jeżdżą trochę wolniej. Natomiast jeśli chodzi o całą infrastrukturę drogową, Polska 30 lat temu, Polska w licznych remontach i trzeba być po prostu na to przygotowanym. Natomiast jeśli chodzi o przebieg tych tras na wschodniej Litwie, to jak one są malownicze, jak są kręte, jak już się trafi dobry asfalt między tymi jeziorami, to jest po prostu czysta przyjemność, czysto motocyklowa frajda i nawet nie trzeba szukać specjalnie jakichś miejsc, punktów, zabytków do zwiedzania, bo po prostu sama jazda jest dużą przyjemnością. A jeśli chodzi już o zabytki, miejsca, atrakcje turystyczne, punkty, one są na Litwie bardzo dobrze oznaczone. Jest cała masa takich brązowych tablic, które wskazują, powiedzmy, kierunek do najbliższej atrakcji. Natomiast trzeba się przygotować na to, że te opisy są wyłącznie w języku litewskim, który nie ma nic wspólnego praktycznie ani z językiem polskim, ani z językiem angielskim. Mało jest wspólnych słów, więc trzeba po prostu wcześniej te punkty ogarnąć sobie w Google chociażby, żeby wiedzieć, gdzie jechać, bo same tablice mało Wam powiedzą. Natomiast rzeczywiście Litwini dbają o ruch turystyczny. Jest bardzo dużo wiat, jest bardzo dużo wież widokowych na przykład na te całe rozległe rejony.
I rzeczywiście takich punktów jest bardzo dużo. Jesteśmy na wieży widokowej nad jeziorem Snajginas, prawdopodobnie na obszarze tak zwanego przesmyku suwalskiego, który wielu polityków, wojskowych, historyków, strategów uważa za jeden z najważniejszych i najbardziej zapalnych punktów pod względem strategicznym, geopolitycznym na naszym globie, gdyż pewni ludzie mogliby chcieć przejść stąd tam, bo tam też mają swoje tereny, swoje klimaty, swój śródlądowy lotniskowiec, czyli obwód kaliningradzki. Ale jest tu pięknie, to trzeba przyznać. Fajnie jest też jechać przez litewskie wioski, bo litewskie wioski to są wioski, które ja pamiętam z Polski jako dziecko z początku lat 90., kiedy jeszcze te drewniane chałupy, to z takiego poczernionego starego drewna, one jeszcze stały, te chałupy, właśnie stodoły, jakieś takie ziemianki. I to wszystko u nas poginęło, zostało zabudowane nowymi domami w tym takim stylu, nie wiem jak to nazwać, nowodeweloperskim, czyli po prostu gładkie ściany, nowiutkie dachy, plastikowe okna. Natomiast tam te wioski drewniane trzymają się bardzo dobrze, widać, że mieszkańcy o nie dbają, bo widać masę tych chałup, która jest po prostu w trakcie remontu, z chałupy drewnianej wciąż na chałupę drewnianą, tylko poprawioną. I rzeczywiście jest taki klimat jak na dawnej polskiej wsi i bardzo fajnie się przez te rejony jedzie, więc jeżeli lubicie jakieś takie etnoklimaty, to na Litwie odnajdziecie się, a zwłaszcza wschodniej Litwie, bardzo dobrze. Ceny i dostępność towarów, w tym paliwa. Na Litwie od 2015 roku obowiązuje euro. Tak sobie porównując ceny między polskimi złotymi a litewskimi euro, miałem wrażenie, że żywność w Litwie jest troszeczkę droższa, natomiast troszeczkę tańsze jest paliwo, ponieważ litr benzyny kosztuje tam w tej chwili niecałe 1,5 euro, czyli powiedzmy w przeliczeniu jakieś niecałe 6,5 zł. No u nas te ceny podchodzą pod 7 zł, jest trochę drożej. Natomiast to są wszystko jakby wartości porównywalne. Natomiast jest taka sprawa, że nieporównywalnie mniej jest stacji, mniej jest punktów gastronomicznych, przynajmniej po tej wschodniej stronie Litwy. Dlatego tankowania warto sobie zaplanować no, z mniejszą nonszalancją na pewno niż w Polsce. Kiedy widzimy stację, a widzimy, że mamy, nie wiem, pół zbiornika, warto sobie te pół zbiornika dolać, bo nie wiadomo, kiedy wjedziemy po prostu w jakieś leśne ostępy i tych stacji po prostu nie będzie. Tak samo z punktami gastronomicznymi. Oczywiście w Wilnie to jest pełna Europa, tam mamy restauracje na każdym kroku. Natomiast kiedy wyjedziemy z Wilna, pojedziemy w te bardziej, powiedziałbym, takie odludne rejony, no tam znaleźć cokolwiek poza sklepem spożywczym, no to jest czasem wyzwanie, a jak już znajdziemy, to też nie jest to lokal jakiejś niesamowitej jakości, bardziej, powiedzmy, pod chrzciny komunie lokalnej społeczności. Także to warto mieć na uwadze. Ja, szczerze mówiąc, przez te 2 dni nie jadłem w ani jednej restauracji, po prostu robiłem zakupy w sklepach spożywczych i stołowałem się sam. Jaka jest skala współczesnej Litwy? Jakiej wielkości jest to państwo? Jeśli chodzi o powierzchnię, Litwa jest wielkości mniej więcej połączonych województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, czyli z jednej strony niezbyt duża, natomiast to też nie jest tak, że w jeden weekend objedziecie całą Litwę i po prostu zobaczycie choć część atrakcji, poczujecie choć część tego klimatu. Ja przez te 2 dni zdążyłem dojechać wzdłuż granicy i wrócić, granicy białoruskiej, i czuję, że mógłbym ten czas spożytkować trochę spokojniej, natomiast no nie miałem po prostu więcej zapasu. Więc jeżeli planujecie na przykład objechać Litwę wzdłuż granic, pojechać nad morze, potem zobaczyć trochę więcej rzeczy, zaplanujcie na to solidne 3-4 dni, a najlepiej więcej. Jeśli chodzi o ludność, no Litwa liczy niecałe 3 miliony mieszkańców w tej chwili, zdaje się 2 miliony 800 tysięcy gdzieś w tych granicach. Ma problem z wyludnianiem się, bo raz, że rodzi się mało dzieci, a dwa, że jest bardzo duża emigracja zarobkowa do krajów zachodnich. Słuchajcie, no niecałe 3 miliony ludzi to jest tak naprawdę Warszawa i okolice, tak powiedzmy. Więc biorąc pod uwagę skalę całego państwa, no to mamy Wilno, gdzie jest rzeczywiście gęsto, a tak jak wyjeżdżacie gdziekolwiek, to naprawdę nie ma ludzi. Często jest tak, że jedziesz wiele kilometrów, spotykasz po drodze dosłownie 2-3 auta, przejeżdżasz przez wioski, te wioski są dosłownie puste, wychodzi jakaś jedna osoba, starsza zazwyczaj. I tyle. To jest taki kraj dla miłośników podróżowania w spokoju, którzy nie lubią przeciskać się przez jakieś zatłoczone rejony. Czyli wypisz i maluj,
Dla mnie, ja na pewno na Litwę wrócę, bo jestem tym krajem oczarowany. Zdecydowanie nie zgadzam się z tym, że jest to kraj nieciekawy motocyklowo. Jest to kraj bardzo fajny do spokojnego podróżowania, do napawania się przyrodą i to taką też nieskomercjalizowaną. To nie jest jak na Mazurach, że wszystkie dostępy do jezior są po prostu obudowane pensjonatami i prywatnymi działkami. Tam dosłownie, gdzie chcesz zjechać nad jezioro, zawsze masz jakiś kawałek trawy, zawsze masz jakiś pomost i tam jest swobodny dostęp, woda czysta, więc tylko jechać. Taka trochę Finlandia, tylko troszeczkę bliżej Polski. Dlatego Litwa, ja tam na pewno wrócę i Wam polecam taką chociażby krótką podróż na wschód Litwy albo gdzieś dalej. Pozdrawiam, Konrad Bartnik, motovoyager.pl, a byłem tam na Suzuki Wistromie 800 drogowym, bez DE, który sprawdził się znakomicie. Także idźcie w moje ślady, nie krępujcie się. Jeszcze taki szybki suplement, mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze, bo już nie mam mikrofonu. Porównanie 800 drogowego z moją 650, plusy i minusy. No oczywiście plusem 650 jest cena, o dobre kilka tysięcy złotych niższa. Natomiast uważam, że jeżeli tylko miałbym środki do rozdysponowania większe i Wy też macie takie środki, no to 800 jest zdecydowanie krokiem naprzód. Przede wszystkim w kwestii zawieszenia, który pracuje bardzo sprawnie, bez porównania lepiej niż zawiasy w 650. Dalej, silnik jest wyraźnie mocniejszy, ma już mapy zapłonu. No to już jest też inna generacja, mimo tych powiedzmy drobnych niedogodności, jak to właśnie mrowienie na prawym podnóżku. Jest też 800 motocyklem zdecydowanie wygodniejszym, ma szerszą kierownicę. Mam wrażenie, że jest większa odległość między kanapą a podnóżkami, przez co nogi mam mniej zgięte niż na moim 650. Kanapa jest wygodniejsza. No motocykl generalnie jest to, może nie jest jakiś w porównaniu z całą konkurencją motocyklową obecną, nie jest motocyklem jakimś wybitnie najnowocześniejszym, natomiast jest zdecydowanym skokiem naprzód, jeśli chodzi o porównanie z 650. Także mając do wyboru jeden do jednego te dwie maszyny, nie zastanawiałbym się ani chwili, brałbym 800. I dlatego cieszę się, że na czas wziąłem 650 i mam więcej pieniędzy na podróżowanie, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.